Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, z kolejnym odcinkiem Scrapping, a jeśli chcielibyście kupić grę, to standardowo linki są w opisie. Dokładnie. A my zaczynamy naszą budowę, moi dzisiaj drodzy, budujemy samoloty. Ostatni odcinek z lotniska. Budujemy samoloty. Przypominając, tylko dla osób, które są nowe albo nie widziały, zbudowaliśmy duży budynek, do tego jest zbudowana wieża, w której pojawiło się już oświetlenie. O, w Saszy klatki już spadły, to już jest czuć po tym wszystkim. No troszeczkę, no ale to jest duży projekt, tak? Są światła, powiedzmy, porobione, no i na górze jest centrum dowodzenia. No i można zobaczyć, tam po prawo, tam palcem pokazuje, bardzo mądre. Tam dokończyliśmy troszeczkę, żeby to nie było takie ten, co... Prawda. Jeszcze lewa strona troszeczkę nam została, ale to sobie dopracujemy w wolnej chwili, jak ktoś skończy ewentualnie. Wygląda nie najgorzej, tak? Jest okej, zwłaszcza te kwiaty, jakoś tam przynajmniej to nie jest puste, aż tak bardzo. Dokładnie, jeśli byłoby zwykłe zielone, no to biednie. A niestety nie można, fajnie było jakby, wiesz co zrobił Darf, jakby zrobił trawę na przykład, ale bez tych boków, nie? I wtedy wiesz, stawiasz i nawet na tej srebrnej takiej podstawce i wtedy mógłbyś to ładnie powiedzieć i to byłoby naprawdę mega. W teorii można do niego napisać, nie? I się spytać, W każdym razie, jeśli coś takiego by zrobił, byłoby naprawdę fajne. Jakieś takie kwiatki na przykład, tak jak też są, tylko że bez doniczki, nie? Tak, wiesz, o co mi chodzi? Patrz, bardzo fajnie by to było. A ja wiem, o co chodzi. Tylko bez doniczki. I też mógłbyś naustawiać, pokolorować, tylko i tyle, i z głowy by było. No. Byłoby naprawdę fajnie. Słuchajcie, więc wracając do tego, samoloty, które raczej nie będą latały. Ej, ja robię brązowego, jak coś, ja robię drewnianego, nie? Okej. No, ale wracając do tego, raczej one nie będą latały, ponieważ żeby zrobić dobry latający samolot, trzeba się bawić balans i tak dalej. Tymi, Boże, jak one się nazywają, no? Trasterami? Nie, bo to coś jakiegoś jeszcze dalibyśmy radę zrobić, myślę, wiesz? Nie wiem, o co ci chodzi zbytnio. Chodzi mi o te amortyzatory, nie? Bo jak wiesz, te amortyzatory tak śmiesznie działają. Amortyzatory. No i tym się nie umiemy bawić, kiedyś się nauczymy. Może. A może nie. Ja mam nadzieję, że ja się zmieszczę w tym, wiesz? W czym? W czym się zmieścisz, przyjacielu? W wielkości, tak mniej więcej, nie? Nie wiem. To nie będzie latało, ale to będzie chociaż tak wyglądało. Chciałbym chociaż, żeby tyle to miało. Ja mam jakiś tam ogólny zarys, znaczy pomysł na to wszystko, ale jak to wyjdzie, to też jest inna kwestia, nie? Albo to nie jest kolor. Okej, powiedzmy. Teraz jak ja bym chciał siedzieć? Na pewno nie tak. Dobra, chwila, bo ja tu troszeczkę tak ten. Bo widzę, przyjaciel, że całkiem dobrze ci idzie. No, nie narzekam na razie. Zastanawiam się, na jakiej wysokości powinienem być. Powinienem być troszeczkę pod tym, więc to powinienem wybrać sobie raczej w ten sposób. Dobra. Może nie ta poza. Ja nigdy nie pamiętam. Samoloty mają wszystkie koła chowające się, nie? Samoloty? No trzy koła i się chowają, tak. Dokładnie tak, przyjacielu, a co? A to bo chcę tak, wiesz, zrobić taki myk, żeby tu były właśnie takie te. Żeby były takie te, okej. Ale takie koła, nie? Chociaż to ma być makieta, nie? Więc tak niepotrzebnie. Ale może ktoś zrobi, że to będzie latało. Kto wie? Kto wie, może kiedyś coś takiego zostanie poprawione. Kto wie, może ktoś poprawi nam nasze projekty i będą latały. To byłoby fajne, uważam. Dobra, w takim razie to... Ja nie tak, nie mogę tu od razu przecież. Potrzebny mi procesor. A był taki procesor właśnie, kontroler tak, na jeden. Jest. Na dole. Dobra. Teraz to tu. Tu. Tak, zapętlone. Tak, dobrze ja to zrobiłem? Nie.
Aha, no tak, nie mogę, bo jest ten, dobra. W To takim jest co? razie, nie, bo jest podnośnik i się zastanawiałem, czemu nie mogę tego. Rozumiem. Czemu nie mogę ruszać, a nie mogę, bo jest podnośnik, więc no. Średnio, przyjacielu. Drewno. Dobra, tutaj jest dziób, tutaj jest... Siup, ten głupi dziób. Jakoś nie widzę, żeby to jakoś mega dobrze wyglądało, tak szczerze. W sensie to twoje? Tak, ale kto wie. No cóż. Liczy się konwencja twórcza, czy coś. Konwencja? Halo, to jest krzywe jeszcze. Konwencja genewska może jeszcze, co? No nie, to jest krzywe. Ile, to coś z tym trzeba zrobić. Siup. Na razie zamysł mi się widzi. Tylko nie wiem, czy nie przegnę teraz z proporcjami. Jak zrobić w sumie samolot tak, żeby wyglądał sensownie? Musiałby mieć skrzydła, być wąski, mieć drugie skrzydło? Starałem się jak zrobić takie sensowne. Może dwupłatowca zrobię w sumie. Mówisz, taki typowo model. Ja się tak zastanawiam, nie? Bo to co zrobiłem, to tak. Ja się zastanawiam właśnie nad dwupłatowcem, ci powiem. Bo dwupłatowiec mógłby być ciekawym wyjściem, nie? Ja nie mam, że kompletnie tak szczerze pomysłów, a taki dwupłatowiec dosyć łatwo mi się wydaje jest odwzorować. Stworzyć? A. Odwzorować. No. Jednak pójdziesz na mój pomysł, co? Pójdę na twój pomysł, tak. To prawda, no to jest takie dosyć bardziej nowoczesne lotnisko czy coś, nie? Ale... Znaczy nie, no to może być równie dobrze to równie dobrze może być lotnisko na tego. Po prostu takie dla bogatych do polatania, nie? Starymi maszynami. No, tak, tak samo, no tak, to możesz mieć rację. No powiem ci, że mi się podoba. To ja widzę, że ty już masz jakiś tam zarys. Ja nagle zmieniłem w sumie to tak. No ja też. Ja teraz przecież usunąłem skrzydła dopiero. Dobra, to teoretycznie najpierw powinienem zrobić jakikolwiek taki zarys kabiny. Jakikolwiek, no. Jakikolwiek, się. Tak. Nie ukry... A, źle ustawiłem. Teraz to tu. Mam nadzieję, że mój dwupłatowiec nie wyjdzie najgorzej. Oczywiście postaramy się je również udostępnić, bo będziemy starać się teraz udostępniać. Czy one będą dołączone do lotniska, wiesz? Znaczy, no, doczepić tak, ale osobno też, jeśli ktoś by nie chciał lotniska, bo nie musi chcieć, tak? A, wiesz, tylko wiesz co? Okej, 2, 3, wygląda 4, całkiem 5, nieźle. 6, czemu kolor jest tu? Problemem może być to w sumie, że chyba nie zmieścimy ich do hangarów. Trudno. Tak, ja jestem pewien, że ich nie zmieścimy. Przyczepimy je przed. No, nie trzeba. W sumie tak dla ten, kontrastu nie? Mógłbym zrobić tak. O. Stryk, stryk. Jesteśmy jak ci bracia Grimm. No, słucham. Czemu? No bo budujemy samolot. Ja myślałem, że chcesz udać, że umiesz budować samolot. Jeśli dobrze pamiętam, to oni stworzyli pierwszego dwupłatowca. Possible? It is? Dobra. Ja, już tak. Widzę ludzi, co mówią, nie, Hades, jesteś gównem, tak nie było. Tak nie było. Już tak widzę, już widzę takie rzeczy. A bo tego tu nie ma po tej stronie, dobra. To usuń. Teraz tu. Nie. Stryk. Może lepiej. Nie, no na razie tego nie muszę malować w sumie. To byłby fajny taki jeden myk, ale chyba się nie da tego to zrobić. Byłoby, powiem ci, fajne, tylko jeszcze muszę mu kółka dorobić zaraz. Mówisz? No. Tylko jakieś takie, muszę cienkie kółka znaleźć, to będzie ciekawe dopiero. Wiesz co, jeden z cięższych kółek, jakie mi przychodzą na myśl, no nie, które mógłbym ci polecić, to są te, których użyliśmy
użyliśmy do samochodu. Wiesz No to. jakie? Których użyliśmy do samochodu? Tak. A, dobra, już wiem, o co ci chodzi. Okej, powiedz. Już rozumiem twoją tak, ideę. To dobrze. Tylko, że się zastanawiam właśnie, bo potrzebuję mieć najlepiej rurki jakieś, żeby to wyglądało sensownie. Czy ta rurka będzie dobra, czy będzie za długa? To chyba za małe koła mogą być troszeczkę. Wydaje mi się, że może być bo trochę za duże. Ja na takich z tych zdjęciach, jakbym co tutaj szybko sobie wygooglowałem, nie? No to wygląda jakby by w sumie koła od roweru najszybciej. Wiem. O, dobra, inaczej mam. O, i teraz jest sensowniej. Ej, ale on chociaż będzie jeździł. Chociaż tyle, nie będzie latał, ale będzie jeździł. Mówisz? Tak. Ja się teraz zastanawiam, bo muszę mieć na patrz, trzy... Patrz, chcesz takie kółka? No, zaraz mi dasz, tylko daj mi sekundę, dobra? Tą stronę. W tą stronę. Dobra. I teraz... I z tyłu chyba było jedno, nie? Jedno kółko, czy coś takiego. Z tyłu było jedno zazwyczaj, być. Z tego co kojarzę. A przynajmniej powinno być, o. Dobra, dasz mi tutaj te kółka? Dzięki. Gdzieś tu powiedzmy. Dobra. O. I teraz to... Tu, dobra. To... Okej. Teraz tak. To dobra, powiedzmy, raz, że w dwa, ten trzy, cztery. He? Halo, proszę. Proszę mnie tu nie trollować. Bra, no. Nice. Teraz wsiąść. Nie początkowa pozycja, tylko 360 i... Co to za latanie tam, halo? Nie, nic, ja nic. Słyszę to. Nie ma o czym mówisz, przyjaciel. Słyszę to, przyjaciel. To... Aha, tylko no tak, teraz muszę się zastanowić, jak to zrobić, bo to przykleję tylko na jedno. Muszę się zastanowić. Nie, halo. No powiedzmy, to jest miniaturka tego, jak to powinno wyglądać w sumie. Czemu miniaturka? No popatrz, chodź do mnie. Już, tylko ja muszę sobie koło... Właśnie. Naczepić, bo mi się kadłubek zrobi. Źle rozkminiłem jedną rzecz. No, słucham. No, patrz jak ja siedzę. No i co? Patrz na moje nogi. No widzę, że wystają. No. Jest ciekawie. Nie powinno tak być. Mogę coś takiego dać? Ciekawe. Ja się teraz jeszcze zastanawiałem nad jedną kwestią. O, to jest takie... to jest takie. No dobra. Raz, dwa, trzy, okej. Dobra. Stryk. Teraz to jest na... Nie, to. Ej, nice. Dobra. Co nice? Chociaż chyba to nie tak powinno, ale... A, jest. Znalazłem takie fajne części, wiesz? Masz jeszcze te kółka? Mam, powiedzmy. Bo nie ukrywam, że będę musiał zrobić je na nowo, więc no. Raz, dwa, teraz trzy, cztery, pięć, sześć. Żeby to skręcało, nie może być obok siebie. Dobra, no już tak, wiem. Ja nie zrobiłem tak, żeby to skręcało. Ale to. Co? A to.
Nie zależy ci, mówisz? Poprawi. Nie, poprawi się to zaraz. Przecież to nie jest jakiś duży problem, nie? Teoretycznie nie. Praktycznie może być. Dobrze, doczepisz mi tutaj te kółeczka? Jeszcze je mam, to masz na to, ty tyle masz jeszcze szczęście. Dobrze, dziękuję w takim razie. W takim razie... Okay. A czemu ja zrobiłem... O Jezus, dobra, nieważne, Damian. Nie musisz mnie słuchać i patrzeć na to. Co zepsułeś? Obróciło mi pojazd nie w tą stronę, nie tu chciałem doczepiać. Tak patrzeć, tak zastanawiam, wie, czemu to jest z tej strony, a to jest totalnie nie z tej, co chciałem. Dobra. Pstryk, 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 pstryk. Dobra, to inaczej. To tu, tak to tu. Powinno być. Tu. Tu masz jeszcze te kółka? Teraz to doczepić? Oj, przyjaciel. Dziękować. Kolega gałganiacy z ciebie jest. Gałganiacy, no trudno. Gałganiacy. Teraz się zastanawiam nad czymś, co mogłoby mi ładnie ściąć, tak jakby kształt tego. Bo na końcu też muszę zrobić skrzydełka jakieś, tylko nie jestem jeszcze pewien, z czego bym chciał. Blok, drewno. Tak, czy węższy? Opa. W sumie może być tak, tylko teraz jeszcze musiałem zrobić sobie skrzydełka jakieś. To będzie dopiero ciekawe. Czemu? Chyba, że też, co? Czemu będzie to ciekawe? Bo tak uważam. Okej. Okay. Gas engine. Silnik gazowy. No tak, ale nie, po prostu jakoś nie zwróciłem wcześniej uwagi, żeby był taki tutaj ten. W sensie tamten model, co przed chwilą na niego patrzyłem, wiesz? Dobra, teraz tak. Teraz. Fajnie, jest źle. Ej, no. Nie mogę znaleźć tego. Powiedz mi co, to ci powiem. Potrzebuję silniku. Silnika na małą kratkę. Dobra, znalazłem. Się znalazło i też coś takiego. Okej. Okay. Dobra, w tą stronę zróbmy tak. W tą stronę zróbmy tak, tu tak. Teraz tak, jeszcze z tyłu kółeczko jedno jest mi potrzebne. Więc zrobimy to nie tak. W sumie czy potrzebuję tym skręcać z tyłu? Nie potrzebuję skręcać tym z tyłu. Więc zrobię sobie tak. Teraz nie jestem pewien, czy z tyłu jest jedno, czy z tyłu są dwa. Wydaje mi się, że jest jedno. Ale co? Kółeczko. Jedno. Jedno. Mhm. Dobra, i teraz zrobimy tak. I to teraz jeszcze jakieś mniejsze bym potrzebował kółeczko pewnie. Czy mogę? Najszybciej. Które ty brałeś? Te najmniejsze? 3, 1, 1. Coś takiego. Tu tego nie zamontuję. A nie, bo ja mogę to chyba zrobić, tak? No. Też nie. Ej. O, to było perfekcyjne, tylko gdyby wyżej je... Może zrobić to tak. Dopiero tak. Teraz tak i tak. O! Dobra. To jeszcze silniczek jest mi potrzebny. Jakiś sensowny. Znalazłeś jakiś mały silnik tego? Tak, znalazłem. A, widzę właśnie. Petrol, gas. 1:1. Dziwnie to wygląda z mojej perspektywy. Nieważne. Co ja nie podpiłem? Ma co się przejmować. A, dobrze podpiłem. Chyba. Co to jest za kółko? Nie. Tak. Teraz tak. To odepnij, kurde, to odepnij. Tu w cholerę źle zrobiłem to. Raz, dwa. Teraz to. Co jest? To tu. Nie, halo, mój samolot stracił. No. Tu?
Dobra. Dobra. A ja wiem, co ja chcę w sumie zrobić. Teraz tak. Ten bloczek taki z żółtych, pomarańczowych tu jest. Okej. Szukam, mój przyjacielu, wiesz, tych niewidzialnych skręcajek. Pewnie już się przewinąłem. Mam je, jak chcesz. Razy. To chodź tu. Gdzie ci przykleić? No, tak, żeby to skręcało. Proszę. Jakie śmigło ogarnął, kurde. Sprętów. To jest jakiś w ogóle inny sten. Jakieś inne pręty z moda, wiesz? Możliwe. Teraz się zastanawiam tylko, jak to zmniejszyć, zniżyć. Może tym też? Kurde, strasznie scroll mi nie chce działać, nie współpracuje ze mną. Może tak. Ta? Po prostu. Teraz... O! To może być ciekawe. Czy jakiś fotel taki sensowny jest? Taki, na którym można byłoby teoretycznie usiąść? Ja nie mam fotelu. Znaczy nie, ja się zastanawiam nad inną rzeczą, Damianie. Ja też nie mam fotelu, ja mam takie po prostu, że sobie siedzę, tak? Tylko zastanawiam się, czy mogę... Dobra. Ej, no przynajmniej ten samolot będzie jeździł. Uważam, że to jest już sukces. Ło, halo, tak troszeczkę FPS-y spadły. Siedzenie jest tu, dobra. A jakbym zrobił to na przykład? Ło, stop. Dobra. To jest na ile? Na 3, na 4. Raz, dwa, trzy. Aha, bo ja mam na 3. Dobra, to i tak tego nie zmieszczę, choćbym chciał. No dobra, co tam? Co tam? Coś nie chce jeździć. Czemu? No patrz. Masz kółka tam jakieś pod sobą, czekaj. Ale nie, to nie jest ich wina, nie? Poczekaj chwilę. A czemu masz dwa silniki? Bo jeden jest do śmigła. A im mocniej go wezmę... Nie wiem, czemu tak jeździ dziwnie. Dobra. Może to nie wygląda jak najlepszy samolot na świecie, ale... Jest mój. Ale jest twój. Ale ciasny, jest mój. Ciasny, ale własny. Ciasny, ale własny. Ja się zastanawiam nad tym środkowym skrzydłem i chyba nie jest ono mi potrzebne. Widzę, że jesteś bardziej w nowoczesnym stylu, ja troszeczkę w takim starszym. Bym powiedział. Tylko szkoda, że one nie latają. Znaczy, no wiesz, to musiałbyś sobie posiedzieć trochę nad tym i porobić, nie? A to jednak, no, latające pojazdy to nie jest moja, tak jakby, nie wiem... Żadne pojazdy nie są naszą specjalnością. Cicho. Dobra, trójkołowce, przepraszam. Dobra, przyjacielu, to co, to zaprezentujesz swój pierwszy? Chwila, bo ten... Jeszcze potrzebujesz czasu? No bo wiesz, tutaj ostatnie takie... Te rzeczy mi zostały, nie? Dobra. Ha, bo one... Tego muszę zmienić w tą stronę, dobra. Ale jestem upośledzony. Wiesz, przyjaciel? Czemu? Moje jedno skrzydło jest krótsze od drugiego. Ciekawie. No dobra, to co? To trzeba to naprawić, tak? Dobra, tutaj tak. Bym zaproponował wspólny przelot tymi samolotami. Ale no, he.
Masz te małe rurki? Dobra, nie ważne, ja mam. Nie tak. A? Tak. Ej, no nawet te trzy ekwipunki jednak są okej, okay, powiem ci. Jednak? Jak sceptycznie byłem do nich nastawiony, to jednak zmieniam zdanie. W sumie. O, perfekto. Dobra. It's not bad at all. Widzę, że ty w takiej mroczniejszej tonacji tutaj jesteś. Może. Jeśli chodzi o ten. Czy ja mam ta trochę tak, trochę tak? No to po, powiedzmy, że mogę zaprezentować. Dobrze, to ty prezentujesz swój, dobrze, to poczekaj, ja sobie pousuwam tylko rzeczy z paska. O, ej, on prawie lata. Poprawię cię. On prawie lata, tylko no, to silnik ten, proszę. Silnik gazowy. Dobrze, także ja sobie stanę tu i proszę, prezentuj swój pojazd. Okej, ale to musisz tu jakby zobaczyć, czy miejsce siedzące. Wskoczyć muszę. Jak widzisz, no mamy drążek, który możemy się bawić, który nic nie robi. Powiedziałbym przyjacielu, że w ciekawym miejscu ten drążek, że jej zamontował. On jest tak dla ten, on jest tak dla picu. Mhm. Odpalamy silnik, prawda? Okej, okay, no. Moglibyśmy wystartować. Ogólnie, jak zauważysz, przy skręcaniu... Ciężar jest ciężko ogarnąć. Nie, bo przy skręcaniu, jak widzisz, tył się ten... porusza się. Tak, też się porusza adekwatnie do strony skręcania. Myślałem, że trochę bardziej schowasz ten bloczek tylko. Nie chciało mi się. Jak widzisz, a kolorystyka jest... taka, widzę, trochę pod amerykańską, amerykańską, nie, czy francuską? Nie, niebieski, a... Projekt, którym się wzorowałem, jest żółty, więc już tak odruchowo zrobiłem żółty. Okej, dobrze, także ja zapraszam cię do mojego dwupłatowca. Także przyjacielu, już wsiadając, widzę, ty że możesz tak, miejsce tak na jest miejsce jest. Na przyjaciela jest, także jak wsiadasz, to masz możliwość startowania, tak? Masz możliwość jeżdżenia. Jeździ całkiem nie najgorzej. Oczywiście jeździ, bo latać nie lata, ale z przodu masz śmigło, które bardzo ładnie się kręci, tak? No, belka z budowy obok ukradziona. Co? Belka, żelazna, stalowa belka ukradziona z budowy obok. Dokładnie tak. Z tyłu masz też ogonek taki. Nie chciałem, żeby był jakoś strasznie długi, więc zrobiłem go w ten sposób i on sobie jeździ. No, masz też przełączniki, gdzie jak widzisz, jak moja postać siedzi, nie? Widzisz? Trzymasz w łapkach. Tak, to trzymam kurczę, w łapkach, tak jakby to. I widzisz, to jest tak ładnie wszystko zgrane. Nawet nogi mi nie wystają pod spodem, więc jest fajnie. A to był no hejt i tam, już. I tam masz dwa przełączniki, z czego jednym możesz ruszać, nie? Ale nic nie robi. Okej. Okay. No i słuchajcie, no na dobrą sprawę to jesteśmy wirtuozami budowy. Możecie napisać, kogo projekt wam się bardziej podobał. No mój na pewno nikomu się nie spodoba. Nie, tak. nie wiem jak z moim, bo talentu też nie mam zbytnio do budowania. Także... słuchajcie, lotnisko wam udostępnimy. Będzie się nazywało pewnie lotnisko G&H albo H&G, coś tego typu. Albo musimy coś ambitnego wymyślić, przyjaciel, żeby to było wiadomo, że to nasze. Albo weźmiemy, jak ja udostępnię, to będzie lotnisko Hadesiaka, a jak Krystian udostępni, będzie lotnisko Gilatisa. Po prostu. Możemy i tak to zrobić. I z samolotami będzie tak samo. Samolot Gilatisa i samolot Hadesiaka. Dwupłatowiec może bardziej w ten sposób. Także w tym momencie dziękujemy wam za obejrzenie odcinków. Możecie pisać propozycje kolejnych projektów. Dokładnie, poza lotnisko, zamkiem Lego. Lotnisko troszeczkę wyszło, troszeczkę nie. Możecie też dać ocenę jego, czyli 2 na 10. Bądź większą tą wartość i tyle. Dokładnie, także póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!